Przed nami ostatnie dni wakacji, a co za tym idzie czas wakacyjnych powrotów i wzmożonego ruchu na drogach, szczególnie głównych, dojazdowych do dużych miast, a także trasach wylotowych z miejscowości wypoczynkowych. Dlatego właśnie w najbliższy weekend policja w całym kraju rozpoczyna akcję Bezpieczne Powroty. Od dnia dzisiejszego zostało skierowanych więcej patroli do działań właśnie zarówno prewencyjnych, jak i reakcji na nieprawidłowe zachowanie kierujących i pieszych. Akcja Bezpieczne Powroty to czas wytężonej pracy policjantów na drogach. Będzie można spotkać więcej patroli, a funkcjonariusze będą przede wszystkim zwracać uwagę na trzeźwość kierujących i prędkość, z jaką poruszają się pojazdy. Chcemy wracać szybko, ale szybko nie znaczy bezpiecznie. Więc przede wszystkim powinniśmy się stosować do ograniczeń prędkości, a także jeżeli widzimy że warunki pogodowe na przykład są niekorzystne, to nawet jeżeli prędkość jest dopuszczalna poza terenem zabudowanym, na przykład 90 czy w terenie 50, należy tak ocenić te warunki, że jeżeli trzeba, należy jechać jeszcze ostrożniej i wolniej, tak abyśmy przede wszystkim bezpiecznie mogli dojechać. Policjanci zwrócą też uwagę na pozostałe obowiązki kierujących związane z pasami bezpieczeństwa czy przewożeniem dzieci. Szczególną uwagę funkcjonariusze będą także zwracać na zachowania niechronionych uczestników ruchu drogowego, rowerzystów i pieszych wykroczenia dotyczące y, pieszych, czyli zarówno reakcja na kierujących, którzy nie przestrzegają przepisów dotyczących bezpieczeństwa pieszych, ale również pieszych, którzy y, zgodnie z obecną zmianą w dalszym ciągu niejednokrotnie korzystają z telefonów komórkowych czy też innych urządzeń przechodząc przez przejście, co jest wykroczeniem i nie jest zgodne z prawem. Niestety zwiększona liczba pojazdów na drogach to większe ryzyko wypadku bądź kolizji, aby je zminimalizować warto przed podróżą sprawdzić stan techniczny samochodu. Sprawdźmy oświetlenie. Czy pojazd jest właściwie oświetlony? Pamiętajmy, że zarówno w porze od zmierzchu do świtu, a także jak są zmniejszone warunki przejrzystości powietrza czy opady deszczu, nie możemy korzystać tylko ze świateł dziennych, ale należy włączyć światła mijania, tak aby ten nasz pojazd był widoczny. Także pamiętajmy o tym, że jadąc w trasę, a zwłaszcza długą, musimy zobaczyć, czy mamy właściwy płyn w spryskiwaczu, tak aby nasze szyby były przejrzyste, żeby nie ograniczało nam to widoczności. Za kierownicę natomiast, zwłaszcza przed kilkugodzinną czy kilkunastogodzinną podróżą, wsiadamy wypoczęci. Należy pamiętać, że za kierownicę wsiadamy wypoczęci i absolutnie nie pod wpływem alkoholu, bo wszelkie te właśnie sprawy. Bardzo pogarszają zarówno bezpieczeństwo nasze, jak i innych uczestników. Nieraz osoba zmęczona y, może zasnąć, może zasłabnąć. Jeżeli się źle czujemy, należy się zatrzymać, odpocząć, a nawet poprosić inną osobę, bo niejednokrotnie z nami jest również kierowca inny w samochodzie, który może przejąć obowiązki kierowcy i możemy bezpiecznie podróżować. A policyjna akcja Bezpieczne Powroty potrwa od 27 sierpnia, czyli od piątku, do najbliższego poniedziałku, 30 sierpnia.